Wielu psychologów kojarzy depresję wysokofunkcjonującą z uporczywym zaburzeniem depresyjnym, czyli przedłużającym się stanem depresji. Osoby z depresją wysokofunkcjonującą mogą nie czuć się tak bezradne jak osoby z depresją kliniczną, ale ich depresja ma ogromny wpływ na jakość ich życia. Minimalizuje ich zainteresowanie wszystkim, w tym wydarzeniami towarzyskimi z przyjaciółmi i rodziną. Osoby z depresją wysokofunkcjonującą pójdą do szkoły lub pracy i będą się spotykać z innymi, gdy będzie to konieczne, ale kiedy skończą ze swoimi obowiązkami, wycofają się. Oto 7 oznak, które mogą wskazywać na depresję wysokofunkcjonującą. Po pierwsze, martwisz się o czas. Chociaż osiągasz swoje cele i wykonujesz wszystkie swoje zadania, czujesz, że marnujesz czas. Nawet jeśli znajdziesz nowe hobby lub pracę, nadal czujesz się jak głupiec i zastanawiasz się, czy cały czas, który inwestujesz w takie zajęcia, jest tego wart. Po drugie, ciągle siebie krytykujesz. Ponieważ czujesz, że niewiele osiągasz, krytykujesz siebie. Twoje oczekiwania są zbyt wysokie, więc popychasz się do granic możliwości, wpływając na swój stan umysłu. Po trzecie, za dużo myślisz. Nie ma znaczenia, czy sytuacja jest duża czy mała, będziesz się nad nią zastanawiać, a ostatecznie się nią załamiesz. Po czwarte, czujesz się niezrozumiany. Ponieważ większość osób z depresją wysokofunkcjonującą może utrzymać pracę, dom i swoje obowiązki, ludzie nie doceniają cierpienia, przez które przechodzą, minimalizując ich uczucia po prostu dlatego, że nie zachowują się jak typowa osoba w depresji. Po piąte, czujesz się zasmucony. Od czasu do czasu odczuwanie smutku jest normalne, ale jeśli jesteś smutny lub odrętwiały przez większość czasu, nawet podczas wykonywania zabawnych zajęć, możesz cierpieć na depresję wysokofunkcjonującą. Po szóste, masz niezdrowe strategie radzenia sobie. Ponieważ jesteś przemęczony, możesz skłaniać się do narkotyków lub alkoholu, aby radzić sobie ze stresującymi sytuacjami. Wiele osób z depresją wysokofunkcjonującą zwraca się ku autodestrukcyjnym nawykom, aby oczyścić umysły. Po siódme, nadużywasz zjadaczy czasu. Oprócz wszelkich niezdrowych nawyków radzenia sobie, możesz również stale grać lub oglądać seriale telewizyjne. Chociaż te czynności wydają się normalne, problem polega na tym, że faktycznie używasz ich, aby uciec od rzeczywistości. Depresja wysokofunkcjonująca jest trudna do zauważenia, ponieważ osoby, które na nią cierpią, nadal są w stanie wykonywać swoje obowiązki. Ponieważ nie zachowują się jak typowa osoba z depresją, wierzą, że naprawdę jest w porządku, ale w rzeczywistości nie jest w porządku, ponieważ nie w porządku jest żyć w odrętwieniu, smutku i ciągłym krytykowaniu siebie. Jeśli masz depresję wysokofunkcjonującą, spróbuj znaleźć jej źródło. Tylko w ten sposób możesz naprawdę żyć szczęśliwie. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś tych objawów lub zdiagnozowano u ciebie depresję wysokofunkcjonującą? Jeśli tak, jakimi metodami próbowaliście to naprawić? Zapraszam do dzielenia się swoimi historiami w komentarzach poniżej. Jeśli podobał Ci się ten film, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki za oglądanie.